Witam Państwa serdecznie, jak co tydzień, albo czasem częściej, czasem rzadziej, ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Będę dzisiaj mówił o książkach nie naszych, ale ciekawych, o książkach, które już długo są na rynku. Wydało je zaprzyjaźnione wydawnictwo Aleteja, z którym podjąłem współpracę dystrybucyjną. To jest książka, którą proszę Państwa wszyscy znają. Ona przeleciała parę lat temu, no ładnych parę lat temu, przez rynek niczym meteor i wzbudziła rozmaite kontrowersje. Oczywiście te kontrowersje nie były na tyle kontrowersyjne, żeby je eksploatować, dlatego że to by podnosiło rangę tej książki, która i tak jest wysoka, a także jej sprzedaż, więc te kontrowersje zostały szybko uciszone, ponieważ no, trudno wznosić jakieś niepochlebne okrzyki wokół książki Kevina McDonalda Kultura krytyki, która ma w podtytule Ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w dwudziestowieczne ruchy intelektualne i polityczne, prawda? Oczywiście można próbować, ale książka jest gruba, dobrze udokumentowana i autor w zasadzie nie daje szans polemistom. Znaczy, to tak ja twierdzę, może jestem za słabym polemistą dla Kevina McDonalda, jestem urzeczony tą książką, więc może mnie akurat to tylko tak się wydaje, prawda? A są całe, są żniste epistoły, które polemizują z tezami Kevina McDonalda. Proszę Państwa, mnie najbardziej się podoba w tej książce kilka rozdziałów, bo trudno mówić o całej książce, to jest taki rozdział czwarty. Zaangażowanie Żydów w ruch psychoanalityczny. To w ogóle można czytać i czytać i czytać i czytać i z podziwu nie wychodzić, ale ja dzisiaj o czym innym. Tylko muszę to znaleźć. Jest cały rozdział, proszę Państwa, Żydzi i Lewica. Mnie w tym wszystkim zafrapował taki rozdział, który się nazywa, proszę Państwa, podrozdział w zasadzie, w tym wielkim rozdziale Żydzi i Lewica, komunizm i tożsamość żydowska w Polsce, ponieważ Kevin McDonald jest człowiekiem bardzo takim systematycznym i dokładnym i on nie ucieka od tematów lokalnych, to znaczy to jest jeden z nielicznych badaczy zachodnich, który zauważył, że jest Polska. A w tej Polsce są jacyś Żydzi i jest problem. I on się z tym zmierzył bardzo śmiało i w oparciu o teksty, o opracowanie, o teksty źródłowe. Bardzo ciekawie do tego podszedł i w zasadzie tutaj, proszę Państwa, wszystkie nasze najczarniejsze intuicje i podejrzenia są wyłożone kawa na ławę. Już bardziej chyba nie można, tak? Ja jestem szczególnie, ja bym tak pokazywał, jestem szczególnie zafrapowany takim sformułowaniem, którego Kevin McDonald używa tutaj w zasadzie przez całą książkę. Racjonalizacja. Racjonalizacja w znaczeniu, w jakim stosuje to Kevin McDonald, to nie jest bynajmniej racjonalizacja, czyli usprawnianie różnych narzędzi, którymi się posługuje człowiek na co dzień. Nie jest to racjonalizacja a la Adam Słodowy. Nie jest to też racjonalizacja, czyli sprowadzenie do wymiaru realnego różnych poważnych problemów filozoficznych, ale to raczej by trzeba było nazwać, że to jest racjonalizacja jako wiara w obłęd albo błąd. O tak. Ponieważ tutaj na przykładzie tego rozdziału Komunizm i tożsamość żydowska w Polsce Kevin McDonald udowadnia, że społeczność żydowska, która objęła władzę w Polsce, bo on to nawet, proszę Państwa, to nie ma mowy, żeby ktoś się z tym krył. Żydzi objęli władzę w Polsce po roku 45. Tak tu jest napisane. Nie napisał tego żaden Polak, nie napisał tego żaden wstrętny antysemita, rodem nie wiadomo z carskiej Rosji jeszcze, ani czarnosieciniec, tylko uczciwy amerykański naukowiec. Żydzi objęli władzę w Polsce, a ponieważ mieli do czynienia ze społeczeństwem, które nie dość, że nienawidziło komunistów, do których oni poszli na służbę, to jeszcze miało do nich różne zastrzeżenia, z racji tegoż właśnie pójścia na służbę do komunistów, ale także z innych jeszcze powodów. I jakaż była reakcja? No, władze ówczesnej Polski, czyli składające się w większości z Żydów, jak tutaj podaje Kevin McDonald, trzej najważniejsi ludzie w państwie, Bierut, Mintz i Iberman, to spośród tych trzech dwóch było Żydami. Prawda? I skrzętnie tę żydowskość próbowali ukrywać. To jest właśnie ta racjonalizacja. To znaczy, że przyznajemy się przed sobą i w wewnętrznym kręgu do swojego żydowskiego pochodzenia, ale też nie za bardzo ostentacyjnie, a na zewnątrz udajemy, że ono nie istnieje. Jednakowoż każdą
No, co tu dużo mówić, podłość i bezwzględność, jaką przychodzi nam, znaczy nam, jaką przychodziło towarzyszowi Bermanowi popełniać w imię ustroju, on sobie łatwo racjonalizuje. Podobnie jak wszyscy inni członkowie społeczności żydowskiej, którzy zawładnęli Polską po roku 45, oni sobie racjonalizowali to wszystko i to wszystko im się zgadzało, w jakiś sposób zgrywało i nie było sprzeczności pomiędzy ich żydowskim, mistycznym, religijnym charakterem i tym wymiarem towarzyskim również, który o to zahaczał i w którym oni funkcjonowali, a tym bolszewizmem, w który byli uwikłani. Oni sobie to wszystko zracjonalizowali, wyznaczyli wroga. Tym wrogiem był oczywiście Kościół katolicki. Wszyscy katolicy, którzy z miejsca byli, nie byli, zostali antysemitami. I o tę antysemickość byli podejrzewani, oskarżani, a też za nią byli również zabijani oraz za sprzyjanie faszystom, obojętnie co by tam się przez faszyzm wówczas nie rozumiało. I to wszystko Kevin McDonald określa pięknym słowem racjonalizacja. To jest fantastyczny wytrych. Fantastyczny. To ja bym lepszego nie wymyślił. Naprawdę. Racjonalizacja. Ja, proszę Państwa, posłużę się fragmentem ciekawym. Tego rodzaju oszukiwanie siebie i racjonalizacje splatające się z głosem tożsamości żydowskiej możemy zaobserwować w wypowiedziach Jakuba Bermana, jednego z przywódców w okresie stalinowskim. Z trzech działaczy komunistycznych, którzy rozdawali karty w Polsce od 1948 do 1956 roku, Berman, Bolesław Bierut i Hilary Mintz, dwóch było Żydami, Berman i Mintz. O czystkach i wymordowaniu tysięcy komunistów, w tym wielu Żydów w Związku Radzieckim w latach 30. Berman mówi. Na zebraniach próbowałem tłumaczyć wydarzenia jak mogłem. Wyjaśniać tło, przymusowe i pełne wewnętrznych sprzeczności sytuacje, w jakich prawdopodobnie znalazł się Stalin, wyolbrzymiając popełnione przez opozycjonistów błędy, monstrualnie rozdęte następnie w postawionych zarzutach i rozdmuchane przez propagandę sowiecką. Rzeczywiście trzeba było wtedy wykazać dużo hartu i oddania sprawy, żeby palu bić. Mimo wszystko, wszystkich wypaczeń, krzywd i udręk. To jest fragment wywiadu z Teresą Torańską z roku 1989, którego to wywiadu udzielił Torańskiej Jakub Berman. No więc to jest racjonalizacja, proszę Państwa. Bolszewizm morduje Żydów całymi gminami, składa ich do zbiorowych mogił bez żadnej litości, a wcześniej okrada, a to wszystko w imię sprawiedliwości społecznej, lepszego przyszłego świata, a Żydzi w Polsce idą na służbę do tego bolszewizmu i racjonalizują sobie tę całą sytuację, a przekładają te swoje emocje związane z tym strasznym przeżyciem, jakim jest przecież mordowanie współziomków, na antysemitów polskich. Dlaczego? Bo są słabsi. To jest proste. Bo są słabsi, bo można się z nimi dogadać, bo wykazują ludzkie odruchy, bo składają różne oferty. Te oferty można odrzucić, można przyjąć. A co najważniejsze, są również wrogami tegoż bolszewizmu, który tak okrutnie obszedł się z Żydami, prawda? Więc nikt przytomny w kategoriach, jakich rozumował towarzysz Berman, nie będzie przecież atakował silniejszego, dobrze uzbrojonego przeciwnika. Ale razem z nim, mimo że początkowo zbierze od niego, przepraszam za kolokwializm, łomot, pójdzie pobić słabszego. To jest ta racjonalizacja. Ktoś może też powiedzieć, że to jest po prostu kult siły i to też będzie prawda. To jest właśnie kult siły. No więc Żydzi w Polsce, według Kevina McDonalda, uprawiali po roku 45. kult siły. Tak to nazwijmy. Potem to się skończyło, bo okazało się, że towarzysz Stalin, który ciągle jest na chodzie i to całkiem jeszcze energicznie działa, zmienił plany i należało nieco odwrócić sytuację, więc Żydzi znowu stali się wrogami, a z talii kart wylosowano tę, która tam miała gdzieś na bordiurze napisane odchylenie nacjonalistyczne, czy jak to się tam nazywało, jak to było z tym Gomułką, biedna, nie Gomułka doszedł do władzy już po śmierci Stalina, przepraszam, ale towarzysze radzieccy zdecydowali, że z tymi Żydami już jest za dobrze i trzeba to wszystko odwrócić i zmienić. Zresztą Stalin rozkręcił proces lekarzy kremlowskich, tak? Głównie Żydów, więc to wszystko zaczęło się jeszcze za Stalina, a zakończyło się, wszyscy wiemy jak. I teraz, proszę Państwa, cóż się dzieje w tej sytuacji? No Żydzi znowu racjonalizują swoją sytuację, to znaczy, kiedy zaczyna się ich wyrzucać z posad w ministerstwie,
bezpieczeństwa publicznego i w innych ministerstwach i z urzędów i oni lądują na tak zwanym bruku, to wcale nie lądują na bruku. Dlatego, że bardzo mi się podoba ta książka, bo to jest bardzo szczegółowe opracowanie. I na przykład Kevin McDonald zwraca uwagę na to, że po wojnie w Polsce powstało mnóstwo rzemieślniczych spółdzielni żydowskich. To jest niezwykłe. Ja pamiętam, jak jeden z kolegów w komentarzu kiedyś opisał taką historię, że mieszkał w bloku czy w kamienicy na Śląsku z takim panem, on się tam nazywał właśnie jakoś tak z Niemiecka. I ten pan zatrudniał popołudniami po pracy rozmaite panie do tego, żeby szyły pluszowe zabawki. Czy też jakieś elementy garderoby. Proszę Państwa, takie spółdzielnie istniały do lat 80. Ja sam taką spółdzielnię pamiętam, nie wymienię jej nazwy, bo osoby, które w niej pracowały, pewnie jeszcze żyją i są rozpoznawalne, ale była taka spółdzielnia. Ja się zawsze dziwiłem, jak to jest, że te kobiety przychodzą po pracy i jeszcze coś tam szyją, tak? Kto to odbiera, gdzie to dystrybuuje? My oczywiście, ponieważ jesteśmy tak naprawdę, większość z nas jest poza kanałami dystrybucji, nie rozumie w ogóle dystrybucji, ani organizacji handlu. Coś takiego może się wydawać dziwne, albo błahe, albo nieważne. To nie jest, proszę Państwa, ani dziwne, albo ani błahe, ani nieważne, dlatego że jeżeli ktoś ma do dyspozycji rynek zbytu albo kawałek rynku, to wystarczy, że wstawi tam cokolwiek i już żyje. Więc ta żydowskość jest niestety elementem dominującym, o czym mówi nam Kevin McDonald. I ci wszyscy wyrzuceni z posad urzędnicy poszli sobie spokojnie pracować do spółdzielni różnych, rękodzielniczych, tak? A wszystkiego brakowało, więc towar był odbierany na pniu i w ogóle nie było mowy o tym, żeby ktoś nawet tam w ogóle zakasłał nie tak jak trzeba, albo się zmęczył przesadnie, albo zgłodniał. A jeszcze ciekawa rzecz, prócz tego, że oni potrafili coś takiego wymyślić, natychmiast, i to jest dobre, dopiero otrzymali wszyscy ci żydowscy ubecy, urzędnicy, funkcjonariusze, natychmiast otrzymali pomoc od diaspory amerykańskiej. Od razu. Czyli w ogóle nie zostali zakwalifikowani jako zdrajcy, w ogóle nie policzono w poczet ich win i grzechów tego, że uczestniczyli w zbrodniczym ustroju komunistycznym, który, no dobra, zabijał tych gojów, tak, ale litości dla Żydów nie miał żadnej. A na czele tej organizacji przestępczej stał gruziński bandyta, który absolutnie z Żydami nic wspólnego nie miał, chociaż takie sugestie się pojawiają, ale to są idiotyzmy. Więc wybaczono im to, ponieważ przeznaczeni byli do innych zadań i po prostu mieli być jeszcze potrzebni. Po czym ludzie ci wszyscy, jak wiemy, wyjechali do Izraela i tam stali się najbardziej gorącymi izraelskimi patriotami, jakich można sobie wymarzyć. A my dzisiaj czasem oglądamy ich w telewizji, bo przyjeżdżają tu znowu i usiłują coś nam opowiadać. My nie możemy w to wierzyć w żaden sposób. Dlatego, że to są osoby systemowo nielojalne. To znaczy do pewnego stopnia oczywiście są pewne konwenanse towarzyskie i porozumiewamy się, natomiast jeżeli idzie o sprawy rudymentarne, to ja nie sądzę, żeby doszło do jakichkolwiek porozumień. To oczywiście rokuje różnie, ale według tego, jaka jest, według wykładni, jaką daje nam Kevin McDonald, nie możemy mieć złudzeń, proszę Państwa. Nie możemy mieć złudzeń. Być może Kevin McDonald się myli, bo nikt nie jest doskonały. Natomiast zacięcie, z jakim on to wszystko pisze i pewność siebie, a także to, że wszyscy tak naprawdę wobec tej książki położyli uszy po sobie, tak? Przekonuje nas, że on się może jednak nie myli. Może jednak się nie myli. I teraz, proszę Państwa, cóż za przedziwne podobieństwa, dlatego że ja nie wierzę, żeby owa racjonalizacja była przypisana tylko do narodu wybranego, tak, a inne grupy sobie nie racjonalizowały, tak, rozmaitych podłości, w których trzeba im uczestniczyć, albo rzeczy, które wołają pomstę do nieba, oni zamiast krzyczeć o tą pomstę do tego nieba, to mówią, oj tam, trochę ich tam zginęło, ale kto by robił aferę? Wybierzmy przyszłość.
wybierzmy przyszłość. No więc ja myślę, że to nie jest charakterystyczne dla diaspory, chociaż pewnie tam jest najlepiej widoczne, tak, w sytuacjach kryzysu, no bo ciśnienia, które wywierane są na diasporę ze względu na jej taką no, dobrą organizację oraz na to, że jest podłączona pod rynki po prostu, które ułatwiają przeżycie no, na całym świecie. Posługuje się uniwersalnym językiem, tak? Ma kontakty, więc te ciśnienia wywierane na diasporę są silniejsze, ale ta racjonalizacja może być, odnosi się do każdego w zasadzie. Każda organizacja, która ma coś na sumieniu i jest, jakby to powiedzieć, podwójnie lojalna, tak? To znaczy deklaruje lojalność wobec pewnego systemu, ustroju, organizacji, a jednocześnie kultywuje w sobie drugą lojalność wobec w zasadzie nie wiadomo kogo i na jakich zasadach działającą lojalność, no jest skłonna do racjonalizowania różnych rzeczy, tak? Czyli na przykład mówienia, że każdy ksiądz to pedofil, prawda? No bo tego wymaga racjonalizacja. Takie są zasady. Można w nieskończoność mówić, że to nieprawda i tak dalej. Nie ma to żadnego znaczenia. Można było w nieskończoność mówić, że Armia Krajowa to nie są antysemici, że ludzie, którzy strzelają do bolszewików, nie wszyscy nie lubią Żydów. Tak? To nie miało żadnego znaczenia. I dzisiaj nie ma żadnego znaczenia to, czy księża mają coś wspólnego z jakąkolwiek sympatią wobec małych dzieci, czy nie mają, wszyscy ludzie, którzy dysponują tą nieszczęsną, znaczy dysponują, którzy mają w serce wrośniętą tą podwójną lojalność, wołają łapaj złodzieja, prawda? To działa na tej zasadzie. Jest to fenomen socjologiczny, który tutaj jest omówiony na przykładzie diaspory, tak jak mówię, ale można to podpiąć do każdej podwójnie lojalnej grupy. Do każdej podwójnie lojalnej grupy. Więc ja Państwa szczerze i serdecznie zachęcam do przeczytania książki Kevina MacDonalda. Ja może tylko jeszcze zacytuję kilka rozdziałów, które tutaj mamy. No, żeby od początku nie czytać. Główne, najciekawsze są te dotyczące oczywiście lewicy, tak, bo tutaj Kevin MacDonald zastanawia się, jak to jest, że ortodoksyjni Żydzi nie widzieli żadnej kontrowersji, żadnego rozdźwięku pomiędzy socjalizmem a zasadami swojej wiary i praktyką dnia codziennego, którą ta wiara i ta religia narzucała. No to jest właśnie ta racjonalizacja, tak? Bo ten socjalizm coś im miał ułatwić. I oni w ten socjalizm uwierzyli. Nawet jak przetrzebił ich ten socjalizm bardzo mocno, to dalej w ten socjalizm wierzyli, bo widzieli te tak zwane dalekosiężne korzyści. To jest też tak, proszę Państwa, że Kevin MacDonald odbiera dużo, dużo tych nadprzyrodzonych cech w diasporze. I to też warto przeczytać, bo jak ktoś za bardzo patrzy do przodu i liczy na jakieś przyszłe korzyści, to może się potknąć o własne nogi i to się wielokrotnie Żydom przytrafiało. Czy oni z tego wychodzą mądrzejsi? No wszyscy twierdzą, że tak. Ja uważam, że to jest do dyskusji. Czy rzeczywiście wychodzą mądrzejsi? To jest sprawa dyskusyjna. To się okaże niebawem być może. No i zobaczymy, jak to będzie, bo pokusa, żeby demonizować, jest łatwą pokusą. Natomiast Kevin MacDonald opisuje wszystko tak po akademicku i raczej odbiera te demoniczne cechy diasporze niż ich przydaje. On też racjonalizuje. On też racjonalizuje, tylko trochę inaczej, bo on nie uprawia podwójnej lojalności, a przynajmniej ja nic takiego nie zauważyłem na kartach tej książki, ale mamy tak. Lewicowość, a tożsamość żydowska w Stanach Zjednoczonych i w Anglii. Procesy kształtowania się tożsamości społecznej, widome interesy grupowe Żydów, a skrajna lewica żydowska. Gorliwi kaci Stalina, Żydzi jako wroga elita w Związku Radzieckim. Zaangażowanie Żydów w ruch psychoanalityczny. Status naukowy psychoanalizy, to też ciekawe, status naukowy psychoanalizy, jaki jest i jak to się ma do udziału krewnych Zygmunta Freuda w tym wszystkim. Psychoanaliza jako ruch polityczny, psychoanaliza jako narzędzie radykalnej krytyki kultury zachodniej, szerszy wpływ kulturowy teorii Freuda, psychoanaliza, analiza a krytyka kultury zachodniej.
Konkluzja. Szkoła frankfurcka w socjologii i patologizacji więzi w społecznościach nieżydowskich. Agenda polityczna Szkoły Frankfurckiej Nauk Społecznych. Przegląd treści osobowości autorytarnej i tak dalej, i tak dalej. Aha, to ta, tutaj na czwartej stronie możemy przeczytać, że to jest takie gruntowne i masakrujące rozprawienie się ze Szkołą Frankfurcką, więc ci wszyscy, którzy żyją założeniami Szkoły Frankfurckiej i rwą sobie włosy z głowy, że Szkoła Frankfurcka w ogóle istnieje i jeszcze ma coś do powiedzenia, mogą sobie przejść Kevina McDonalda i zasnąć spokojnie. Bardzo ciekawa publikacja, jeszcze raz polecam. Kevin McDonald, Kultura krytyki, ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XIX-wieczne ruchy intelektualne i polityczne. Książka obecna na rynku od dawna, trochę przemilczana ze względu na jej objętość, jakość i osoby autora, ale możemy sobie przypomnieć. Bardzo Państwu dziękuję. Do następnego razu.